jesteś szalona. Jesteś szalona. Lubisz Boysów? Boysi to jest moje życie. Boys to jest naprawdę najlepszy zespół na świecie. Cześć, jak się bawisz? Elegancko. W tym roku obchodzicie 20-lecie powstania zespołu. Powiedz mi, czy planujecie coś na jubileusz? Ja mówię, że już jest ponad 20 lat. Zespół na scenie istnieje, natomiast ludzie jakby kojarzą jakby istnienie zespołu od wydania pierwszej płyty bądź kasety. W naszym przypadku kasety, czyli to jest rok 91. No a zespół Boys istniał już jeszcze o wiele wcześniej. Czy przypominasz sobie jakieś zabawne, wyjątkowe wydarzenie? Na pewno przez te 20 lat było takich sporo, ale coś szczególnie zapadło ci w pamięć? Może jakieś wydarzenie z koncertu? No, jak to u studentów bywa, już tak się przyjęło, że jak koncertujemy, no to zawsze na scenę wlatują jakieś biustonosze, jakieś takie majteczki, powiedzmy takich rozmiarów, takie, prawda, reformy. Na ostatnio graliśmy w klubie Explosion w Warszawie, no i sytuacja się powtórzyła, wleciały o dziwo ładne majteczki, tak zwane stringi. No i tam, gdzie można jeszcze było coś napisać na wewnętrznej stronie, ja czytam, kolegom pokazuję, a tam dosłownie jest napisane: Marcinku, zerżnij mnie, i podany numer telefonu. No. Jak radzicie sobie z napalonymi fankami? To na pewno jest nie lada pokusa. Nie wiem, czy wciąż czekają pod waszymi drzwiami po koncertach? Jak to jest? Tak, właśnie przed chwilą rozmawiałam z jedną dziewczyną. Mówi, już stoję pod drzwiami, już pukam. A to właśnie wy. Nie myśleliście, żeby zmienić sposób wykonywania, nie wiem, pójść w jakiś inny styl muzyczny, inne trendy? Wiesz, z tymi trendami to jest tak, że jeżeli wybiłeś się na czymś po prostu, jesteś jakby znany z tego, że wykonujesz i tworzysz muzykę disco polo, tak więc nie powinno się, za przeproszeniem, robić w swoje gniazdo, czyli ja nie będę jakby tworzył, nie wiem, dance'u bądź popu, bo nie masz, jakby tego nie czuję, a ludzie, ci, którzy jakby mnie pamiętają z tych jakby ortodoksyjnych nagrań, odwrócą się ode mnie. Nasz zespół i wiele mu podobnych, wywodzących się z gatunku muzyki disco polo, one mają za zadanie jakby wypełnić tę niszę muzyczną, czyli zapewnić dobrą zabawę dla ludzi w wieku od lat 5 do 105. I to jest najtrudniejsze. Sądzisz, że jeszcze zaskoczycie nas jakimś hitem typu Jesteś szalona, czymś na miarę jego? Jesteś szalona to jest taki mega hit, który większość Polaków zna. To jest chyba największy sukces zespołu Boys, że piosenka śpiewana jest na różnych imprezach, nawet dla jaj, ale nie będzie śpiewana. Jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Na pewno ja będę cały czas tworzył i będę myślał o tym, żeby stworzyć taką piosenkę, no ale uwierzcie mi, jest to trudne. A co mógłbyś doradzić zespołom, młodym zespołom, które teraz próbują się wybić? Nie znam recepty na, nie wiem, na sukces. Po prostu, no jak kiedyś zakładałem zespół, to nie myślałem o tym, żeby być sławny, żeby mieć pieniądze, żeby nie, być popularnym, żeby, nie wiem, przed garderobą czekało mnóstwo fanów i fanek w większości, tak więc to nie chodziło o to. I być może to jest to, że kiedyś jak się zakładało zespół, to zakładało się go tak jakby z takiej miłości do muzyki, z takiego jakby pożądania, chęci imprezowania, grania na różnych imprezach i tak dalej. A potem wiadomo, pakowało się sprzęt, jechało się do domu i trzeba było pracować. Recepty na to nie ma, tak więc nie pytajcie się mnie, co zrobić, żeby być sławnym. Ja jestem sławny, zdaję sobie z tego sprawę, ale na pewno się tym nie chwalę. Jakie są najbliższe plany zespołu Boys? No, najbliższe plany to wyjazd do Stanów, tam też kręcimy teledysk, przylatujemy ze Stanów, muszę z kilka programów mam,
dwie książki chcą o mnie napisać i trzeci teledysk i mam nadzieję, że pojadę do Egiptu wypocząć, ale jak patrzę w telewizję, co się dzieje w Egipcie, to nie wiem, chyba odpalę saunę i sam będę chyba siedział sobie w saunie swojej i taki będzie mój wypoczynek. No, to są moje najbliższe plany. Czyli życzę ich spełnienia i bardzo dziękuję za wywiad. Ależ dziękuję tobie uprzejmie, skarbie.